Cześć, z tej strony Kuba29, witam was w kolejnym odcinku dotyczącym tworzenia gier w CryEngine. Dzisiaj pokażę wam wszystkie umiejętności dotyczące tworzenia i edycji wody. Więc stworzymy sobie rzeczkę i jeziorko. Jeśli się też uda, to może pomyślimy nad jakimś wodospadem. Ale na razie szukam miejsca, w którym można byłoby to zrobić w dosyć przystępny sposób. Myślę, że tutaj są takie zrobione wgłębienie tutaj. To tutaj sobie w tych dwóch miejscach położymy nasze jeziorko. No ale na razie może byśmy sobie oczyścili to miejsce, żeby było tutaj wolne od jakichś niepotrzebnych drzewek, czyli wybieramy sobie drugą zakładkę Roll Up Bar, później klikamy Modify, przepraszam, Vegetation i tutaj zmieniając sobie na Selected Move narzędzie przesuwamy sobie nasze niepotrzebne rzeczy lub po prostu je usuwamy Delete'em. Tutaj jest z tej strony OK. Z tej strony jest nie ok, ponieważ mamy to drzewo nieszczęsne i ono nam tutaj przeszkadza. Dobra. Możemy sobie też tutaj wstawić na przykład. To pousuwamy, bo nie jest nam potrzebne zupełnie. Dobra. Ok. No i tutaj chyba jest ok. To możemy usunąć, bo nam się nie przyda. Czyli tutaj zrobimy sobie jeziorko. A co do rzeki? Rzeka by nam się przydała tutaj jakoś pomiędzy tym laskiem, żeby wpadała nam do. To sobie zrobimy tutaj w takim razie. Będziemy musieli sobie zrobić jakieś obniżenie terenu. Tylko ja muszę tutaj sobie ścieżkę zrobić do tej rzeczki. Tutaj ciach. To odsuniemy na bok. To też. To też. To w ogóle ok. To jeszcze. To tam gdzieś na bok. I tutaj. Dobra. No i co my tu będziemy mieli? Tutaj w zasadzie zauważyłem, że możemy sobie zrobić wodospad, jeśli się nam uda. No, może nie będzie większych problemów. No i tutaj prosto, prawie prosto powinno się nam udać zrobić tą rzeczkę. Tylko musimy troszkę sobie obniżyć tu teren. Okej. Dobra. Już nie będę poprawiał. Musimy sobie obniżyć trochę ten teren, żeby się nam tutaj ta rzeka zmieściła jednak. A więc dobrze. Wybieramy sobie Modify. No i teraz tutaj potrzebujemy grubość. W zasadzie troszkę możemy obniżyć, zmniejszyć tę wielkość promień naszego pędzla. No może, myślę, że taki będzie nie ok. Zmniejszamy też hardness, czyli tutaj naszą czułość pędzla. Wybrałem chyba tak, rise lower ma być, hardness zmniejszamy, radius też, wybrałem złe narzędzie. No i teraz jak już to mamy zrobione, to tutaj sobie wysokość dajemy na minus 1. No jeszcze zmniejszę tutaj czułość. No i teraz w zasadzie mógłbym już tutaj, może odtąd zacznę. Ok. W zasadzie jak sobie tak myślę, to powinniśmy zrobić do tego jeszcze tutaj jakąś inną chyba teksturkę, jeśli chodzi o teksturę.
bo będziemy mieć pod wodą tą teksturę trawy, a przydałoby się pewnie jakaś inna tektura, ale to jeszcze za chwilkę zobaczymy. My tutaj raz, dwa zrobimy sobie tym narzędziem niżej trochę, żebyśmy mieli jakieś zniżenie terenu. Dobra, ja to będę robił, jeszcze powiem kilka rzeczy przy okazji. Dostaję od Was dużo zapytań związanych z poradnikami ogólnie. Czy będę robił jakieś takie bardziej zaawansowane rzeczy, takie jak jakieś dialogi, czy poruszanie się postaci, albo takie konkretne, czy tam siadanie, animacje jakieś, lub tworzenie. Z góry mówię, że ja nie zajmuję się tworzeniem modeli, modelowaniem w jakichś programach. Od tego są ludzie uzdolnieni graficznie bardziej ode mnie. Więc coś nam to nie wychodzi za bardzo. Więc raczej, jeśli chodzi o jakieś poradniki z programów czy do modelowania, to raczej nie. Nie będę pokazywał ani od animacji, tylko jeśli bym znalazł już jakiś gotowy, zwiększę sobie tą czułość, bo mnie szlak trafi. No jakbym znalazł jakiś gotowy, powiedzmy, model, który można byłoby wrzucić tutaj do CryEngine'a i wraz z animacją, to wtedy myślę, że czemu by nie? Mógłbym pokazać. Całe góry się trzęsą, jak to robię. A nie wiem, czy to będzie ok. Tutaj już w zasadzie. Dobra. No, tak wyszło. Możemy sobie zaznaczyć w zasadzie wysokość. Albo do. No, w zasadzie może być. No to będzie takie korytko. Nie będę się tutaj bawił z jakimiś konkretnymi wysokościami. Rzeka to rzeka, nie jest idealna. Ciach, ciach, ciach. Tutaj jeszcze trochę niżej. To będzie tylko rzecz poglądowa. Tak, żeby się dało tutaj, jak już coś, wyjść z tego, a nie żebyśmy się gdzieś zbagowali. Okej. No i tutaj jeszcze tylko nasze zejście ogólnie tej rzeki do jeziora. Dobra. Najwyżej później jeszcze poprawimy, ale myślę, że jest ok. Dobra. Przejdziemy sobie jeszcze tutaj. Ok. Nie wygląda to najgorzej. No i kończy się nam tutaj, gdzie będzie nam wpadał nam wodospad. Przynajmniej taką mamy nadzieję. A więc co? Może najpierw sobie zmieńmy tutaj to podłoże, czyli Layer Painter. Zmieniamy sobie okrąg. I gdy już wybraliśmy sobie tutaj Layer Painter, to zmienimy sobie kolor tego materiału. Myślę, że będzie dosyć dobry kamień, który dodaliśmy wcześniej. Wyglądał on gdzieś tak. Tylko że będzie to taki kamień o kolorze, tutaj kolor, wciskamy sobie ciemnozielonym, takim naprawdę mocno ciemnozielonym. Zresztą zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Radius możemy sobie jeszcze trochę zmniejszyć. No, myślę, że o to nam zresztą między innymi nie chodziło. Taki zielonkawy jest bardzo dobry
Jeśli chodzi o koryta rzek, ale jakbym chciał zmienić, to później jest to dosyć prostym procesem. A póki co pokrywam sobie tym materiałem zmodyfikowanym resztę tutaj mojego krajobrazu i mojego koryta rzeki. Dobra, jeszcze tutaj dokończymy. Tu jest chyba ok, w tamtą stronę też. No, jeszcze tutaj kawałek. No i w zasadzie jest skończone całe. Aha, no i jak już jesteśmy tutaj, to myślę, że koryto tej rzeki, tego jeziorka też można sobie zrobić na taki kolor. Bo czemu by nie? No i z drugiej strony, jak już mamy ten odpowiedni kolor, możemy zrobić to samo. Stworzyliśmy sobie coś takiego. Ok. No dobra. Wygląda to następująco i myślę, że będzie nie najgorszym kolorem. Trochę cofnijmy sobie tutaj. Nie zazieleniać za bardzo. Jedynie trochę. Dobra. Przejdźmy już teraz do tworzenia naszej rzeki. Chociaż moglibyśmy sobie coś to takiego się tutaj nam urwało. To chyba jakiś błąd graficzny. Dobra, nie przejmujmy się tym na razie. Musiało się coś niechcąco odciąć. Zacznijmy tutaj od budowania naszej rzeki. Klikamy na pierwszą zakładkę znów. Misk. Wybieramy misk i river. Jak widzimy, mamy tutaj taki punkcik, który będziemy mogli sobie edytować. Ja tutaj kliknę follow the terrain. Myślę, że jak zaczniemy tą rzekę w tym miejscu, to będziemy mogli sobie. No i jak widzicie, ta rzeka wygląda, jej tworzenie podobnie jak tworzenie drogi. Możliwe, że jest trochę za nisko. Ale dobra. Tutaj. Ciach. 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 Tutaj będziemy mieli następną. Ciężko mi tutaj operować tą kamerą jednocześnie, odpowiednio. No i tam już jesteśmy tu prawie na końcu naszej rzeczki. Dobra. To jest już koniec. W najgorszym przypadku jeszcze sobie później ją jakoś zedytujemy. Wracamy na jej początek. W zasadzie mogłem sobie przyspieszyć moją tam kamerę. Teraz ją. O rany. Przesadziłem. Teraz ją wyciągamy, tą rzekę. Tak jak widzimy, tutaj jest dosyć dobrze ustawiona. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o to, to no w zasadzie też nie wygląda to najgorzej. Później się z tym jeszcze rozprawimy. No i widzimy tutaj taki szkielet tej rzeki. Gdzieniegdzie ta rzeka tutaj u mnie nie zachodzi odpowiednio do terenu. Pasowałoby ją po prostu rozszerzyć. Rozszerzanie to bardzo prosta sprawa. W River Params przy kliknięciu naszej rzeki mamy coś takiego jak Width. To sobie zwiększamy. Widzimy automatycznie, jak tutaj ta linia, te linie boczne, one się nam powiększają. To będziemy widzieć na większym obszarze. One się nam powiększają. 7 myślę, że będzie optymalne. No, chociaż tutaj to tak.
Znów tam. No dobra. Jeszcze sobie ją troszkę powiększymy, powiedzmy do 8. I ta rzeka teraz ładnie nam pokryła ten teren. No i co? Jak już to tutaj zrobiliśmy z szerokością tej rzeki, to teraz dodajmy sobie materiał. Klikamy No Custom Material w MTL, w opcjach naszej rzeki. Otwiera się nam Material Editor. No i tutaj klikamy w zakładkę Material lub szukamy Water, czyli wody. Ja tutaj mam Material, Water, Water Volume i tutaj mamy różne rzeki. U mnie oczywiście z wiadomych powodów nie widać tutaj tych znaczników, ponieważ jest jakiś błąd, po prostu nie wnikam w to za bardzo. No i jak już wybraliśmy naszym odpowiedni materiał, to w tej chwili wystarczy, że klikniemy na ten materiał oraz na to Assign Item to Select Object i po kliknięciu widzimy, ładnie się nam tutaj zapełniło. No ale zobaczę, czy jeszcze nie ma jakiejś ciekawszej tekstury. Coś lepszego jeszcze. Face. Dobra, na razie sobie zostawię to, najwyżej później zmienię. Tutaj trochę nam nie dochodzi to. Ja sobie wyłączę siatkę, żeby było mi łatwiej to dopasować. Ok. Teraz włączę sobie tą siatkę, żeby nie było. No i taką mamy tą wodę. Ona tak wygląda średnio, co nie? A jeszcze jak wejdziemy do niej jako gracz, no to nic nie widzimy. Sprawą, to jest wszystko, dzieje się ze sprawą fog, czyli naszej mgiełki. Fog density ustawiamy sobie na mniejszą wartość, bo ona oznacza gęstość naszej mgiełki. Ja sobie ustawię na 0,01. Enter. I w tej chwili widzimy, mgła, która była widoczna tutaj po bokach nawet, ustąpiła. Rozszerzyliśmy sobie trochę naszą rzekę na boki, czyli ten materiał, który był tutaj wstawiany do każdego z osobnego tego kwadracika, został rozszerzony na boki. Przez co możemy mieć takie wrażenie, że ta rzeka jest taka, no powiedziałbym, trochę dziwnie rozciągnięta. To pasowałoby teraz te kwadraciki wydłużyć w takim razie, żeby dopasować nam ten materiał trochę bardziej. Mamy tutaj coś takie jak tile length i w ten sposób wydłużamy sobie naszą rzekę. Że ja to robię dobrze. Jeszcze jest coś takiego jak to nie ta opcja, mi się pomyliło. Nie ta. Coś takiego jak fog color affect by sun. To sobie odhaczamy, bo to oznacza, że ma być odbicie słońca i może nam, znaczy, no może być, jeśli mamy słoneczny dzień, jeśli nie, no to właśnie sobie odznaczamy. To sobie odznaczę, bo jak widzimy, troszkę bardziej realistycznie wygląda wtedy ta nasza. Ten nasz materiał. I jeśli chodzi o to skalowanie, no to tutaj mamy jeszcze uskal i vscal. Możemy zeskalować sobie właśnie ten materiał, to o czym mówiłem. Czyli w ten sposób, lub na przykład drugi. Zostawmy sobie na tej jedynce. Co tu jeszcze mamy? Ważną rzecz, czyli fog multiplier oraz fog color. Gdy wejdziemy pod tą wodę, to mamy taki widok. Możemy ten widok sobie zmienić kolorem, klikając tutaj i zmieniamy sobie na bardziej przeźroczysty lub myślę, że taki będzie nie najgorszy. Ok. I tutaj Fog Multiplier, to jak ma być pod tą wodą, jaka ma być ta widoczność tej mgiełki. No bo ustawiona chyba na 1. Myślę, że taka jest ok.
Tutaj mamy, no i tak właśnie, możemy jeszcze edytować oczywiście tą rzekę, dlatego ja się udam na drugi koniec, ponieważ domyślam się, że tutaj jest z nią coś, nie ten tegest. No i klikamy edit, shape editing, no i tutaj możemy sobie, o rany, rany, naszą rzekę poprowadzić jeszcze dalej. No myślę, że tutaj wystarczy, bo później sobie zrobimy taki malutki wodospadzik, żeby tutaj trafiał do naszej naszego jeziorka. Ok, myślę, że jest ok z tą rzeką wszystko. Tylko ona taka trochę coś za spokojna jest. Ja jeszcze zobaczę sobie, czy nie ma tutaj dla niej lepszego materiału. I myślę, że taki materiał jest o wiele lepszy od tamtego, bo tutaj nasza rzeka po prostu płynie. No dobra. W zasadzie moglibyśmy sobie stworzyć teraz po tej stronie nasze jeziorko, żeby było już gotowe. No i aby to zrobić, coś mam tutaj taki. Dobra. I aby to zrobić, potrzebujemy sobie wejść w area, w pierwszej zakładce Roll up Bar i Water Volume. No i w tej chwili znów musimy sobie tutaj wybrać takie punkty, jak na przykład w Navigation Point, punkty, które będą nam określać, gdzie ta woda ma mieć swoje takie opakowanie. Ja sobie specjalnie tak zrobiłem tutaj ten inny materiał, żeby mieć wgląd coś dokładny, jak i gdzie ma przebiegać ta woda. Oczywiście możemy sobie tutaj edytować Edit Shape i możemy sobie każdy z tych kwadracików jakoś edytować. Ctrl-em i lewym przyciskiem myszy możemy sobie dodawać te takie punkty węzły. I po dodaniu tych węzłów możemy sobie bardziej dokładnie to wszystko ułożyć. Dobra. Już widzimy, że tutaj jest ten poziom naszej rzeki, jeziorka. Teraz wystarczy, że dodamy materiał, czyli znów no custom material, klikamy, znajdujemy water volume i wyszukujemy nasz materiał. Nie zrażać się znów tym razem tu już dosyć bardzo widocznym kolorem naszego jeziorka, ponieważ ten kolor, o rany, ale no to jeziorko, może trochę je zniżymy. Edit Shape wyłączę. No i trochę lepiej. Ponieważ to właśnie jest, to są te opcje mgły. Znowu Edit Shape włączę, żeby sobie tutaj te rogi. Nie za wysoko. Trzeba mi tylko o X, Y. To, żeby te rogi, o dobra, tu już nam rzeka trochę lepiej wskoczyła, zaskoczyła. Tutaj też jeszcze musimy troszkę na bok w takim razie, no bo no i tak, żeby nam ta nasza to nasze jeziorko się jakoś pokryło.
Znów tutaj zmieniamy sobie fog density na 0,01, Enter. Widzimy, że nasz pod wodą jest jeszcze. Tu też możemy sobie zmienić na 0,1 i nasza woda jest bardziej przeźroczysta. W tej rzece moglibyśmy zrobić to samo. Wyłączamy Edit Shape, znów ustawiamy na rzekę. Tutaj Fog Multi Layer wybierzemy sobie 0,1. Widzimy, ta woda jest już bardziej taka przeźroczysta. Tak samo jak nasza rzeczka, jeziorko. Tylko teraz potrzebujemy. W zasadzie z tym jeziorkiem to już zakończyliśmy sprawę. Wygląda to nieźle. Moglibyśmy oczywiście jeszcze sobie trochę tutaj jest obniżyć. O, tutaj jeszcze nam ta jedna część trochę daje w kość. X, Y. Jeszcze. Musimy sobie tutaj. Jest. Edit Shape znów. Trochę jeszcze widać muszę. Dobra. Jest ok. Jest ok. Aha, mogę jeszcze wyłączyć to odbicie od słońca. No i co tu jeszcze mogę zmienić, jeśli chodzi o to. No, to chyba będzie tyle. No i mamy nasz. Możemy zmienić ten materiał jeszcze, jakby nam nie pasował, ale myślę, że ten jest ok. I wątpię, żebym znalazł jakiś lepszy jeszcze. Forestowe są takie nijakie. Okej, też nie. Dobra, myślę, że nie jest najgorszy. Soil to już nie ta beczka. No dobra, zostawmy to. Jak widzimy, mamy naszą rzekę z jednej strony, z tej drugiej na razie nie robimy. W zasadzie moglibyśmy to przetestować, ale zróbmy sobie tu jeszcze ten nasz wodospadzik. Klikamy sobie w takim razie na Brush Object Natural Water Waterfall i tutaj wybieramy, na podglądzie szukamy, o ten, właśnie o to chodziło, Waterfall CPXC. Stawiamy, gdzie to nasza waterfall jest. Gdzieś powinien się pojawić, ale ja go najwyraźniej nie widzę. Dziwne. A, tam jest. Dobra. Tu jest nasz waterfall, czyli wodospadzik. Jest on ciut za duży, żeby nie powiedzieć bardzo. No więc zmniejszmy sobie go trochę. I przypasujmy do naszej. No jest ok, dobra. Myślę, że taki może być jak najbardziej. Teraz troszkę sobie go zrotatujemy. Wyłączę sobie siatkę, aby ładnie dopasować nasz obiekt. Tak. No to w takim razie to też jeszcze muszę troszkę obniżyć. No to jest trochę zabawy z tym, żeby tak dopasować ładnie wszystko. Ale jak to się dopasuje, to przynajmniej ma tą ręce i nogi. Dobra. Ok, włączmy siatkę. No i tak to teraz wygląda.
Wygląda to, może i by wyglądało dobrze, ale mało realistycznie, co nie? No bo jak widzimy wodę, no to zawsze jest tutaj jakiś, jak już coś spada, to jest jakiś taki water splash. Widzimy jakiś dymek czasami na jakiś, no nie, jeszcze tu jest, na jakichś obrazach. To wygląda trochę inaczej, no i my nie jesteśmy w tej chwili może tak przekonani bardzo, że to jest realistyczne, tak? To można powiedzieć, że to by było ok, realistyczne, zostawmy to tak, jak jest. Ale mnie wkurza ten waterfall. Wodospad od 7 boleści. Dobra, daruję sobie już i jego. Ale zróbmy jeszcze tą właśnie jedną rzecz ważną. Participle entite. Water. No i CPX waterfall. Tutaj mamy właśnie te wszystkie nasze potrzebne nam waterfall leśny, może jakiś by był pom, 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 pom. Splash. Trochę mały, więc go powiększymy. Czy go w ogóle widać? Tak, widać. Skopiujemy sobie drugi tutaj. No teraz przynajmniej coś tutaj już lepiej widać z tego. Dodajmy sobie jeszcze jakiś. Jeden efekt. Ajajaj, będziemy chyba. Nie powiem, co zrobię za chwilę z tą rzeką. Dobra, zostawmy już tą rzekę. No ale tak tu możemy dodać jeszcze te efekty właśnie, jeśli chodzi o rzekę. Ten to jeszcze nas nie interesuje tak bardzo. Tutaj możemy dać taki efekt, w którym nasza woda tutaj się o coś rozbije, na przykład skały, które za chwilę muszę dodać, ponieważ mnie bardzo kusi. Wyglądałoby to na pewno bardziej realistycznie. Rock, forest rock, szukam jakichś małych skał. Myślę, że takie będą najlepsze. Zeskaluję je trochę. Przyzwyczajony jestem trochę do UDK-a, tam ze spacją mogłem szybko i raz, dwa zmieniać narzędzia. Dobra, wyłączę tą siatkę, bo też mnie coś trafi. Skopiowałem sobie drugi ten kamień, tak żeby on był tutaj, w tym miejscu. Tylko pokazuję teraz, o tak. Przeciągnijmy sobie to tu. Skopiujmy ten efekt też tutaj. Teraz jest on wyraźnie za duży. Dobra. Troszkę jeszcze sobie go tutaj przesuniemy i obniżymy. Wyraźnie jest za duże. Tutaj. No i po drobnych korektach, jeśli przysiedlibyśmy tu jeszcze trochę, to myślę, że wyszłoby naprawdę dosyć realistycznie.
Lecz, no tutaj jeszcze mogę, można no od biedy dodać kilka kamieni takich. Zeskalujmy to. Takich kamieni, żeby tą rzekę jakoś urozmaicić. Dzisiaj odcinek będzie chyba dosyć długi, bo jak sami widzicie, roboty jest od huku przy takiej. Przy takiej zwykłej rzece, z rzece nawet, to trzeba się nieźle natrudzić. No i dobra. Wsadźmy tu jeszcze jeden kamień, który będzie takim kamieniem. Ten znów za duży. Kamieniem zakrywającym niedoskonałość tego naszego wodospadu. Skala. Nie, skala jest ok. Chciałem to zrotejtować. Okay. Odwrócić. Muszę tutaj zrobić taką rozmaitą, zrozmaicić trochę ten krajobraz, żeby nie wyglądało, że to jakieś takie skały dziwne w jednym miejscu są. Też wygląda to trochę dziwnie, no ale tak jak mówię, musiałbym tu spędzić długie naprawdę godziny, żeby to miało jakiś wygląd. No ale tak, w taki sposób na oko możemy zrobić to nasze jeziorko i wodospad. On pozostawia trochę do życzenia, jeśli chodzi o wygląd, no ale zrobiliśmy to, co on trzeba było, ale teraz w zasadzie moglibyśmy przetestować nasz wodospadzik. Tam oczywiście jeszcze zostało nam miejsce na jeden tutaj wodospad następny. Tutaj już moglibyśmy sobie wsadzić jakieś skały, no ale to mówię, zeszłoby nam chyba ruski rok, a nie o to chodzi. Wróćmy do naszego spawnu. Tutaj gdzieś był. Przetestujmy to. Mamy auto. Jak nasza postać nas posłucha, posłuchała, bo nie miała innego wyjścia, to dojedziemy tam raz dwa. Jakoś nie lubię sterowania tym wozem. Czuję się, jakbym jakimś czołgiem jechał. Dobra, wysiądźmy kulturalnie i sprawdźmy nasz stan rzeki. Wygląda to następująco, czy ja ją przeskoczę? Pewnie, że nie. Musiałbym się paprać tu. Ta rzeka wygląda tak, jak widzicie. Mogę w niej pływać. Tam jest jeszcze taka opcja jak depth, czyli głębokość wody. Gdybyśmy mieli bardzo głębokie koryto rzeki, możemy ustawić depth na większą wartość. No, płyń, płyń. I wtedy oczywiście naturalnie. Mamy naszą rzeczkę. Jeszcze mógłbym zeskalować ten wodospad na trochę mniejszy, no ale dobra, nie będę już cudakował. A ta woda jest o wiele za spokojna, więc materiał tej wody na pewno mi nie pasuje i pewnie go zmienię. No i widzicie, ta woda, oczywiście to jeziorko, które mieliśmy tu zrobić, jest tak samo zrobione. Można w nim pływać. Również jak szczele. Jeziorko reaguje odpowiednio. Woda oczywiście też. Rzeka. No i jestem zadowolony. Zeskakanie to u mnie ciężko. No i myślę, że jest ok. Nie jest źle. Dobra, to na ten odcinek. O Jezu, zobacz. Na ten odcinek to będzie tyle. Dzięki za oglądanie go. Jeszcze, żeby nie było, muszę zmienić ten materiał wody, bo mnie naprawdę, no nie przekonuje mnie do tego, że tutaj się coś dzieje w ogóle.
Od biedy ujdzie. Bym to jeszcze trochę zeskalował na mniejsze. No to dzięki za oglądanie tego odcinka. Ja się z wami będę już żegnał. I zapraszam do oglądania innych, też równie ciekawych, mam nadzieję, odcinków z tej z serii UDK'a, w których pokazuje dużo ciekawych i fajnych rzeczy. Oraz zapraszam ogólnie na kanał. W najbliższym czasie na pewno będzie już taka końcowa premiera mojej gry, którą robię już chyba od kilku miesięcy. No to do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.